Witam serdecznie po krótkiej nieobecności. Niestety z przyczyn niezależnych ode mnie troszeczkę, z tego względu, że poprzednia promka, jeżeli chodzi o horsy, była w jakimś takim formacie, że nie umożliwiała mi na moim podstawowym sprzęcie wejście w ogóle na tą stronkę testową. Nie wiem, co się stało. Nie dociekałem za bardzo, ale to było bez sensu, żeby robić ten spoiler po prostu na takim jak było sprzęcie i po prostu troszeczkę musiałem się wycofać. No natomiast w tym momencie będziemy mieli nową promkę, więc zaczynamy, w co się tutaj gra. A mianowicie będziemy mieli fajnego boskiego. Fajny boski z tego względu, że tutaj mamy przede wszystkim objęcia Morfeusza, będzie dawał objęcia Morfeusza. Jak wiecie, objęcia Morfeusza są kluczowym po prostu CR-kiem tutaj w tej gierce, więc nic dodać, nic umieć, trzeba go mieć i to bezapelacyjnie. Druga sprawa jest taka, że no niestety ma wadę, bo to Japończyk, a u mnie Japończyki nic nie dają. I to jest minus podstawowy. No dobra, przejdźmy do tej gierki. Ojejciu, a czemu mi to nie tłumaczy? Dobra. I dobra, i teraz tak, zaczynamy. Bonus przesunięcia o jedno. Aha, czyli mamy tutaj festiwal letni, będzie chyba taką gierką planszową, z tego co widać, zaraz się przekonamy, bo ja jeszcze w to nie grałem, to pierwszy raz odpaliłem. A także kara przesunięcia się o jedno lub więcej pól do tyłu. A przeszkoda, przez jakiś czas nie możesz się ruszyć. Prezent, otrzymasz nagrodę, koniec, dostaniesz nagrodę i puchar. A mieliśmy już takie gierki, także tak, to będzie na pewno planszówka. Przy logowaniu 5 dziennie dostaniemy. Jak możemy otrzymać spinę w ruletkę? No dzięki twojej lojalności 5 za logowanie. A prawda, jeżeli 5 dni z rzędu się będziesz logować, to dostaniesz dodatkową piątkę. Zabierając swoje konie na przejażdżki dwa razy dziennie, coraz mniej tych rzeczy, gdzie mamy coś zrobić z końmi, coraz więcej, że mamy coś oglądać, coś wchodzić i tyle. Wygrywając konkurs dwa razy dziennie, czyli tu chodzi o wyścigi, tak? Czyli dwa razy dziennie wygramy, czyli te 4 żetony można swobodnie sobie zyskać i oczywiście za karmelki, czyli za nasze tutaj kuponiki. Jackpot, czyli dostajemy tutaj taki... Co to jest, kuźwa? Odlotowy jakiś... Nie wiem, tutaj jakiś ma takie... stawki. Zdobądź wszystkie 8 pucharów, aby wygrać ten zupełnie nowy przedmiot, czyli tutaj mamy maść, dostajemy nową, czyli znowu nic porządnego, tylko jakaś maść albo jakiegoś przyjaciela, czyli dalej idą w zaparte i nie będzie boskich w wygraniu tych promek. Szkoda, bardzo szkoda, bo to naprawdę było o co walczyć, a teraz to wiecie, tak, prawdę mówiąc, jak chcę mieć boskiego, to wolę sobie wydać na wyzwania, niż tutaj jeszcze brać udział w tych festiwalach i tak dalej. No ale no dobra, no liczy się zabawa. No i mamy boskiego w wyzwaniu Tytania, tak, możemy zbierać fragmenty rozrzucone po planszy, no to jeszcze musimy tracić, wiecie, tracić ruchy, żeby te fragmenty złapać, nie? Osiągnij cel społecznościowy i zdobądź więcej fragmentów w wyzwaniu Tytana. No, czyli tam za wyzwanie Tytana będzie więcej po prostu
po prostu więcej będzie tych kawałków. No jak przegramy, to przegramy, prawda? I wtedy będzie możliwość dalsza. Także jeżeli chodzi o to, no teraz powinien wchodzić suchar, prawda? No ja nie mam przygotowanego. No coś mi to nie idzie z tymi z tym naszym programikiem. Muzykę mi zabrała. No dobra, idziemy dalej. Muzyka się odtworzyła. No i dostajemy podkowy za 1, 3, 5 i 8 pucharów. Także tylko grać i nie narzekać. No dobra, no to zacznijmy. O, jeżeli wygramy, dostaniemy kuraka. O, no tak, no dobra, kręcimy. Country, oho, a, czyli nawet nie używamy, tylko kręcimy, nawet nie przesuwamy, nie mamy nic tutaj do... A Boże, a daj metal, albo nie, te weźmiemy, dobra. Dobra, a jedziemy dalej i tutaj, no, o, teraz możemy wybrać, tak? Tak, tu zakaz i tu zakaz, super, tu weźmiemy. No i co? Przeszkoda blokuje ci drogę. Wykonaj cel. Jaki mam cel? Nie mam celu. No i dobra, lecimy dalej. A, o, no tak. Te pierwsze to są ustawione chyba. Co to jest? Co to za wolny? Żartoźni. Przesuń się na wybrane pole w promieniu trzech pól przed swoim pionkiem. No i dobra, no to... Aha, czyli mamy taki boost, że możemy coś wybrać w tym... Dobra. Reggae now. Dobra. No to lecimy dalej, tak? A, no i fajnie, no i dobrze, tak. I tutaj ten boost, tak? Żartowniś. To po prostu jest za 45 kuponów. No będziemy z niego korzystać. Na szybkęsa, normalnie bym tego nie korzystał, bo ja tylko i wyłącznie po jakiejś cerki będę tutaj szedł. A z tego względu, że i dokąd mi się nie będę wykorzystywał w ogóle kuponów. Z tego względu, że mnie ta maś w ogóle nie interesuje. No, jedyne co mnie interesuje tutaj to ten boski, który niestety jest tylko i wyłącznie... Jest on tylko i wyłącznie w wyzwaniu Tytana, więc no cóż zrobić. No nie będę się tutaj, nie wiem jak rozkliwiał. Jeżeli będę chciał zdobyć tego boskiego, no to będę tylko i wyłącznie wyzwanie Tytana robił. No czy może łatwiej by było jakbym skończył, ale wydawać jeszcze dodatkowo kupony za to, żeby mieć ułatwienie, żeby zdobyć boskiego. Przepraszam was bardzo, ale to się naprawdę nie kali, nie? No dobra, no to zobaczmy, cóż tam dalej będzie. No i mamy następne, wybieramy. No dawaj te. I zobaczymy, to jest tych 8 pójdziemy i później zobaczymy, jakie będą nagrody, tak? Bo to nas najbardziej interesuje, tak? No i tutaj są jakieś tam nagrody, tak? A nas oczywiście przeskoczyło. No dobra, no to lecimy dalej. Aha, to są brązowe, srebrne. Aha. A, mogę pominąć, tak? A wtedy cel albo coś. 4 minuty, nie mamy tyle czasu. Dobra, no to tam wrzucimy coś. A, lirę, no, wrzucimy, tak? I do... Ty, no co jest? Przecież wrzuciłem. A, tutaj muszę klepnąć. Dobra, ciao. Lecimy dalej. No cóż, tak się dzieje czasem. A trzeba tak zrobić, a jak się chce, no szybko. I pamiętajcie, że im szybciej chcecie coś zdobyć, tym więcej to kosztuje. No, no to super. A to mam tylko 3, to tak jakby ruch, kurczę. No i znowu, dobra, pomiń, dobra.
Dajmy puszkę Pandory. A już, dobra, ciao. Ciao i Dalia. No oczywiście w normalnej rozgrywce bym tego nie robił, no ale no cóż. Mamy tak jak mamy, jeszcze mamy dwa, no może uda nam się przejść. O, i teraz, którędy przechodzimy? Tutaj dwa, czy tutaj? Plus sześć tutaj, no my przejdziemy tutaj, tak, od razu sobie wybierzemy, tak. Proszę bardzo. No i teraz jedynkę szukamy, tak? No i jest jedynka, dobra, kontynuujemy. I mamy już pierwszą podkowę, pierwsze zrobione i później mamy elektro, tak? Elektro, ale słuchajcie, tutaj jedna sprawa, że to możemy wyjść chyba stąd, nie? Czy nie możemy? Już nie możemy wyjść. No cóż, trudno. A w każdym razie mamy tam wcześniej, mamy... no i nie wyjdziemy, ty kurde. Będę musiał szybko przejść to. A dobra, niech będzie. Czekaj, 95 kuponów kosztuje 4 zakręcenie, tak? 4 kręcenia. 4 kręcenia. No dobra, no to lećmy. I nie mamy wyboru, tak? 4 kręcenia, to może być tak, że w ogóle się nie przedostaniemy nigdzie. A tutaj mamy za... Dwa pewne strzały, tak? No zobaczmy, no to nie wiem czy czasem... No widzicie, cofanko. Raz cofanko, czy dalej się... No, okej, dobra. A nie wiem czy tędy by nie było lepiej, tak? Żartownisia robić. Czemu błąd wewnętrzny? A to w ogóle już nie mogę, tak? A no i na przykład... Tutaj robimy, tak? A ja to od razu tu. A, nie popatrzyłem, no. Szałartem idę, ciał. Ale trzeba patrzeć wszędzie. No i dobra, dalej lecimy tym żartownisiem. No oczywiście tutaj polecimy od razu, jakieś coś skontrolujemy, co to jest, nie? No ja przypuszczam, że jak się skupiamy na tych, powiedzmy, cerkach, to znowu szybko też nie dojedziemy. Jak trójeczka, tak? Co nam się tu bardziej opłaca? No chyba to nam się na razie opłaca. Na razie. Sorki za katarek. Łykawki. No co, lecimy tędy, no to jeszcze tak, i tak to jest bez różnicy, gdzie tam wrzucę. Bo i tak tutaj wyląduję, tak? Trzeba by... A tu nie ma szans w tym momencie, zobaczcie, nie ma szans. Bo jak tutaj, zawsze wleziecie, kurczę, w tą, trzeba tutaj iść. Czekajcie, bo to trzeba by ten, no, umiejętnie tutaj ten z tym zrobić, raz, zobacz. Też tutaj nie ma. Czekajcie, tu nie ma w ogóle szans, żeby to przejść. Widzicie, zawsze wylądujecie w tym punkcie. Nie ma szans. A to bierzemy tego, no. Jak i tak nie ma szans. A ty, kurde, po co ja to walnąłem? Ajajaj. Ale robię, dzisiaj się nie wyspałem, dlatego. Tutaj i tak musieliście to wpaść, bo to nie ma szans, żeby... A, pakiet Hera, no. Złoty Polar? Naprawdę jest coś takiego? O. Kawka z rana jak śmietana. A dobra, teraz tak, tutaj zobaczmy, jak będzie. Jedynka to znowu będziemy tutaj wpadać. A także tutaj jak pójdziemy, no to trzeba by tego użyć. Bo tutaj jest pułapka, tutaj ciągle będziecie wpadać w to. To jest pułapeczka jak nic. No, ta jedyneczka lubi często wpadać, także tam będzie ten obiekt po prostu zawsze nas robił bambuko. Tutaj, co byśmy nie zrobili, to będzie dobrze i jesteśmy, dobra. Chodziło mi o to, żeby wam pokazać jeszcze tutaj tą sprawę. Tutaj mamy odblokowane, tak? Możecie sobie iść dalej o jeden, tak? Na trudniejsze.
No ale nie wiem, o dwa nawet. O, zobaczcie, to wam się odblokowuje dalej, tak? Za każde przejście, tak jakby dwa się odblokowywały dalej. No i nie wiem, czy nie lepiej po prostu iść na lepsze, bo tam są lepsze nagrody, ale to też dłużej wam zejdzie po prostu zdobywanie tych pucharów, bo jak chcecie puchary zdobywać, no to trzeba by te słabsze od tych słabszych zacząć, żeby je poprzechodzić dosyć szybko. Wtedy dostaniecie jakieś tam dodatkowe punkciki, które pozwolą wam szybko to, te dalsze zrobić. A tutaj po pierwsze mamy klasyczne, później mamy muzyka pop. A to no oni coś z tą muzyką mają, bo to już chyba trzecie albo czwarte związane z muzyką, nie? Metal, czyli metal przeszkadza. Hip-hop, jazz i ska. Skała? Dobrze czytam? Czy skata? Skata chyba, nie? O Jezus Maria, jaki jestem niedouczony. Ale tutaj wyzwanie tytana będzie. Jakie? Tutaj mamy, no, płaszczyk, tak, tak. Tu mamy pieseczka, lubię pieseczki. Piąty żywioł. Złote jabłko, no to ja bym te złote jabłko tu poleciał pierwsze. No to ja lubię złote jabłka, co ja zrobię, no. I tak dalej. Zobaczmy, jakie są tutaj, tutaj to wyzwanie tytana, prawda? I mamy tego naszego... Siamiansen? Siamiansen? No, muszę sobie wymowę, kurczę, poćwiczyć, kurczę, tego boskiego, z tego względu, że to japońska wymowa jest o wiele lepsza niż moja, ale to tylko szczegół, no, daję, tutaj macie, Jezus, jakie wyzwanie Morfeusza. Ja, a jestem niedospany chyba dzisiaj. Ja. Dobra, mamy tutaj... Jezus Maria. Ramiona Morfeusza. Jezu. Zaćmienie umysłu normalnie. Ramiona Morfeusza, które są bardzo cennym cerkiem, tylko... Jeden jest minus tutaj, że po prostu, że niestety ja w Japończykach mało co dostaję tych cerków. Jak wiecie, już dawno narzekałem na to, że Japończyki u mnie nic prawie nie dają. Jak na pół roku raz cerka zwykłego, tam jakiś płomień Heliosa, prawda, jak dostanę, to jest naprawdę dużo. Doszło do tego, że po prostu nawet czasem nie chce mi się ich obrabiać, nie? I tak dalej, no bo jak nic nie dają, to po co obrabiać? Aczkolwiek no z pazerności czasem człowiek weźmie i go obrobi, no ale i tak nic nie daje, no to no cóż, tak bywa. Natomiast tak jak wam mówię, jeżeli chodzi Siamisen, muszę sobie wrzucić i sprawdzić, jaka jest wymowa. W każdym bądź razie daję ramiona Morfeusza, także tutaj obka objęcia Morfeusza nam na pewno pozwolą po prostu na dalszą, efektywniejszą grę. Mam nadzieję, że będziecie mieli więcej szczęścia niż ja i będzie wam dawał więcej. Natomiast zobaczmy, jakie tu są nagrody. No oczywiście oprócz tego tej maści, którą dostaniemy, to jest awatar. No, powiedzmy, że do awatara to był trochę daleko, no ale tutaj mamy wyzwanie tytania, muzyczny duch, wędrowca, piesek, piąty element, złote jabłko, puszka Pandory, tutaj mamy jeszcze... Aha, czyli te normalnie dostajemy za wykonanie po prostu danej planszy, a tutaj macie już z nagród, jakie są nagrody na poszczególnych po prostu poszczególnych powiedzmy tutaj tych pakunkach. W złotych mamy czarną orchideę, róg obfitości,
promień Heliosa, tutaj mamy szaliczek, prawda, 50 tysięcy, błyskawice, pioro Zeusa, różka płodności, no tak jest, przetłumaczyli, co ja zrobię. Różka płodności, zabytkowe dziabko, zegarka Jozo, Chronosa, krew meduzy, woda młodości, łzy Afrodyty. No i później mamy srebrne, punkty rankingowe 500, aż te punkty starzenia? Dobra, punkty dorastania. Len, ostrogi, no to na srebrnych, no to ja bym nawet nie wchodził nawet w srebrne, tylko złote chodzimy, tak? No srebrne są kiszka. No, co chcecie w srebrnych? No nic nie ma, no. Okrycie hypnosa, czy może strzała artemidy, no przecież to się wrzuca po prostu na przetrawienie, nie? A już brązowe to już całkowicie, no to brązy to, no i mamy te fragmenty, które możecie sobie do tego naszego Japończyka wrzucić i będzie lepiej wam to schodziło. Cóż więcej mogę powiedzieć o tej promce? No, jeżeli chodzi o planszę, no to te dalsze plansze to już będziemy przechodzić w następnym odcinku. Natomiast jeżeli chodzi o moje takie spostrzeżenie co do tej promocji, no to powiem szczerze, no za mała po prostu... Dostępność, grywalność, o powiem tak, za mała grywalność tej promki. No ta poprzednia teraz akurat jest, jeżeli chodzi o te powiedzmy te układanki, no to moim zdaniem troszkę więcej jest grywalności w tym, bo przynajmniej się pobawicie po prostu w układanie tych, aczkolwiek też za mało, no bo kurczę, przedtem jakoś fajniejsze te promocje były. Mniej uzależnione od tego, ile zainwestujecie kuponów. No bo zobaczcie, tutaj też, no jak... No wejdźmy sobie w klasycznego jeszcze raz, tutaj będziemy później to robić, ale zobaczcie, no jeżeli... Tutaj jest duża losowość, ale tak są poukładane, że czasem wchodzicie w te powiedzmy pułapki, gdzie masę waszych po prostu ruchów będzie zjadanych. I tak będziecie musieli wpaść w tą, powiedzmy, pułapkę, tam coś wrzucić albo odczekać. No o tyle, że to są czasowe tylko. No to tam możecie iść sobie na kawkę, czy tam, powiedzmy, kanapkę zjeść. No ale powiedzmy sobie szczerze, no są w pewnym momencie, no patrzcie, tutaj jest następny. Wejdziecie w tą tutaj blokadę. No to zaraz dwójka i znowu was cofa, i znowu, oczywiście, no kurczę, możecie jedynkę wyrzucić i wtedy was przeskoczy, tak? Ale już jak trójkę, to no ciągle macie te pułapki, no i tych pułapek jest zbyt wiele, żeby za mało macie możliwości ruchu, no. Owszem, tutaj macie rozdwojenie troszeczkę, możecie iść na skróty, troszkę na skróty, no ale jak chcecie zbierać te całe okrychy, no to pójdziecie dłuższą drogą, tak? No i teraz tak. Owszem, to jest dosyć ciekawe rozwiązanie, to ten żartowniś, powiedzmy. I owszem, może wam za przeproszeniem uratować tyłek. Natomiast no, jak wpadniecie tutaj w pewną spiralkę, gdzie po prostu będziecie klikać i ciągle będziecie wpadać po prostu te pułapki i ciągle będziecie musieli, to zniechęca bardzo. To zniechęca bardzo, bo widać, że tutaj znowu jest nastawienie po prostu kasa. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że po prostu no są pułapki, tak jak widzieliście tam wcześniej, że nie było możliwości, żeby nie wpaść w tą pułapkę. I tych żetonów byśmy tutaj z 5 albo z 6 po prostu stamtąd zrobili, gdyby nie ten żartowniś. To jest jedyne, które ten, no ale jeżeli chcą już za tą kasę, ja nie zauważyłem, czy pierwszy nie jest, czy pierwszy żartowniś nie jest za darmo, ale to by było dobre rozwiązanie, że jeden żartowniś, powiedzmy,
dziennie jest za darmo i wtedy po prostu no, z takiej pułapki możecie wyjść, prawda? To sobie zostawiacie na drugi dzień, powiedzmy, i wtedy wychodzicie z tej pułapki po prostu tym żartownisiem. Ale tak, ale nawet przy żartownisiu to było ciężko tam, bo i tak wpadłem, nie? Bo za wcześnie użyłem tego żartownisia, a i tak wpadłem w pułapkę, i tak wpadłem w pułapkę. No i to jest problem. Natomiast, no taka gierka jest, no taka promka, taka gierka, trzeba kombinować. Tak sobie ustawiać, no ale tutaj jest duża znowu losowość, także no nie wy, jak macie kupować te żetony, prawda, te tutaj, to się zastanówcie, prawda, czy nie lepiej wam dwa żartownisie szczelić, bo tutaj w tych żetonach za cztery możecie mieć cztery punkty, bo wam cztery jedynki wyjdą, albo parę ujemnych, prawda, i tak dalej. Na dwa żartownisie to macie 6 punktów do przodu i to jak dobrze pokombinujecie, no to patrzcie, to tutaj wystarczyłoby zrobić, o powiedzmy, raz sobie wrzucimy tutaj. Dobra, wybierzemy coś tam. I teraz tak, jeżeli ja wezmę sobie żartownisia i walnę tutaj ten, to ja od razu przeskoczę to. Ale jeżeli tutaj pójdę jedynkę albo dwójkę, już mi się nie opłaca kupować tego, tak? No bo tutaj będę miał postojowe, a później bardzo duże prawdopodobieństwo, że wpadnę jednak tutaj w tą dwójkę, tak? No to już lepiej wtedy żartownisia walnąć. Tak? O, no tak, no. Tutaj wrzucam i mam ile? I mam od razu 7 punktów do przodu. Nie, 7, 5 punktów do przodu, tak? I ciach. I tutaj dalej już znowu mogę sobie lecieć, powiedzmy. No i tutaj zobaczcie, już minus do 1, prawda? Tutaj raz, dwa. Muszę mieć trójkę, żeby w coś nie wpaść. I teraz zobaczmy, czy pójdzie. Proszę bardzo. I stoimy pół godziny, tak? No to normalne, że no pewnie możemy i sobie tam. A tam pakie harmonii, to nie, fontannę rzucimy, dobra. Możemy iść na kawkę i tak dalej, no ale to stoimy dalej, tak? Stoimy. A tak normalnie moglibyśmy sobie wziąć trójeczkę, tak i fru, jak już chcecie za kupony. Ja oczywiście od kuponów wam odradzał w takiego typu promocjach, bo to jest strasznie kuponożerne. Jak zaczniecie, to już później nie chce się grać normalnie, tylko już leci się w te kupony, leci się w kupony, 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 kupony. I tak dalej, i tak dalej. Także pod tym względem jest tak, jak jest. No cóż, no tutaj też, no zobaczcie, tutaj sobie pójdziemy, no to pójdziemy sobie tu i tutaj jest w miarę bezpiecznie. Tutaj też w miarę bezpiecznie można by sobie tymi lecieć, tak? Mamy do wyboru, no srebrny weźmiemy, no oczywiście, że srebrny. Ale tak prawdę mówiąc, to, tutaj to bym w ogóle nie polował, ja na te złote bym, jak już coś, to na złote bym polował, a tak to nie inaczej. I teraz tak, no przy tych, no... Trzeba będzie tego używać, no mniej czy więcej, jak wpadniecie w taką pułapkę, gdzie będziecie 5-6 razy po prostu tym kukiem robić, no to nie ma dwóch zdań, to weźmiecie w końcu tego żartownisia i walniecie, bo po prostu to będzie już przeginka, tak? Natomiast no, to jak mówię, no jakby to był chociaż jeden ten żartownisz, po prostu pierwszy raz dziennie po prostu jeden żartownisz jest za darmo, no to okej, okay, ja nie zauważyłem, tam sprawdzę sobie to, wpiszcie mi w komentarzu, czy jest ten żartownisz za darmo, czy nie na początku, bo nawet nie sprawdziłem, ale to znowu może być dla celów testowych po prostu. W razie czego ja też wam umieszczę w komentarzu, że po prostu, że czy jest, czy nie ma. I w ten sposób sobie zrobimy. No i teraz tak powiem szczerze, no to kończymy, bo tutaj jeżeli miałbym prezentować coś dalej, no to szkoda po prostu tutaj następnego odcinka, bo tutaj, jak mówię, no dochodzenie całych tych planszy, no to już wam puszczę w następnym odcinku, bo to będzie trochę czasochłonne. Jak zwykle przechodzenie po prostu całej promki to jest koło godziny, więc zajęłoby nam troszeczkę tego. Ja proszę was o lajki, proszę was o suby. Przede wszystkim, ponieważ ostatnio mi ujmuje ten, no, sam YouTube, albo może wam się znudziłem.
W każdym razie tych subów mi ujmuje. No też potrzebuję troszeczkę, żeby to rozwijać. No powiem szczerze, no troszeczkę mnie zawiodła ta poprzednia, ta promka, gdzie nie mogłem praktycznie nic zrobić. Nie mogłem wejść nawet na tą promkę. Znaczy się, no od razu mi wyskakiwała plansza po prostu jakaś taka nieciekawa. Mogłem tylko z Windowsa bodajże 7, z Windowsa 7 mogłem tylko wchodzić na ten testowy. Nie wiem, czy to od Windowsa, czy może od jakichś innych blokad, czy coś w tym rodzaju. To zależało, natomiast no, troszkę mnie zniechęciło to do kręcenia filmu. No bo ja chciałbym wam pokazywać coś w fajny sposób. W odpowiedniej rozdzielczości. No, sama gadka, no może i ktoś tylko mnie słucha, natomiast no trzeba też pokazać to, co się robi w jakiś sensowny sposób, a nie po prostu jakieś tam badziewki. No, ta ostatnia testowa, no to tragedia była po prostu i przepraszam, że nie zrobiłem więcej odcinków, ale po prostu, no to łapy opadały po prostu. Wybaczcie mi z tego powodu i zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się, powodzonka. Do usłyszenia, do następnego razu.